Wojciech Bogusławski, zwany ojcem polskiego teatru, to dla gminy Suchelas wyjątkowa postać. Świadczy o tym wiele aspektów. Wojciech Bogusławski to polski szlachcic urodzony w Glinie pod Poznaniem. Był dramaturgiem, wychowawcą młodych aktorów, twórcą polskiej sceny narodowej, a poza tym dyrektorem teatrów. Jego najsłynniejsze sztuki to Cud Niemany, czyli Krakowiacy i Górale oraz Henryk VI na Łowach. A współcześnie jego postać jest inspiracją do rozwoju lokalnej gminnej kultury, począwszy od 1965 roku, gdy stał się patronem Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Potem w 1966 roku odsłonięto pomnik Bogusławskiego w nieistniejącym już Glinie. Od tego czasu to jest miejsce happeningów artystycznych, występów młodzieży. Tak więc pamięć o Bogusławskim dalej żyje w kolejnych pokoleniach mieszkańców gminy Suchy Las. A o tą pamięć dba nie tylko pan Ryszard Chruszczewski, nauczyciel historii, ale również Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, organizując m.in. rajd rowerowy, podczas którego rowerzyści mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat Bogusławskiego. Tak było i w tym roku. W tym roku było bardzo spokojnie, powoli. Jechaliśmy do Łagiewnik. Uczestnicy rajdu zapoznali się z historią Łagiewnik, zapalili znicz pod pomnikiem. Później oczywiście udaliśmy się z wizytą do Wojciecha Bogusławskiego, gdzie uczestnicy na głos przeczytali słowa, które Wojciech Bogusławski dla potomnych zostawił. Tradycyjnie na mecie czekała grochówka, konkursy dla najmłodszych oraz wyczekiwany przez wielu rowerzystów konkurs wiedzy o Bogusławskim, który w tym roku wygrał pan Tomasz Betkę. Może to nie jest wielkie zamiłowanie do Bogusławskiego, jest to miłość do roweru i do rajdów, a rajd Bogusławskiego jest jednym z ważniejszych rajdów w rocznym, powiedzmy, kalendarzu rajdowym. Jestem na tym rajdzie chyba z 6 albo 8 raz, już dokładnie nie pamiętam. W zeszłym roku nie byliśmy, bo akurat z Merkurym się pokrywało, więc byłem na rajdzie Merkurego. 2 lata temu też mi się udało ten konkurs wygrać. No wiedzę nabytą kiedyś, wystarczy troszeczkę odświeżyć i no zostaje to w głowie. A pytania, no nie kryję, że niewiele się zmieniają przez te lata, gdzie powiedzmy startowałem w tych konkursach. Jak zapewnia organizator konkursu, pani Grażyna Głowacka, za rok nie będzie tak łatwo. Tak, ponieważ nawet w tym razem ktoś robił zdjęcia tych pytań, więc na pewno pytania się zmienią. Mimo niekorzystnej pogody, jaka panowała w dniu rajdu, humor dopisywał, a na scenie amfiteatru w Biedrusku, który był metą tegorocznego rajdu, wystąpił klub seniora Dębowy Liść, który na tę okoliczność przygotował piosenkę. Oni tak pięknie marzą, 12, że pojadą przez maj, 12, pod pola pogaj, 12, rower z wiatrem na szprychach nam gra. Żaden nie powie pas, 12 płonie żywo przez las, 12 nie pęknie opona, 12 miły mąż, miła żona, 12 przecież właśnie 12 na jazdę masz chęć.